Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Podkowa Leśne w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na dzisiejszym studium Biblii. Dzisiejszy temat to Księga Amosa. Temat Bóg wszystkich ludzi. Mam na imię Magda, a oto moi przyjaciele Jarek, Asia oraz Piotr. Będziemy mieli możliwość dzisiaj rozmawiać właśnie na ten temat, jak jest on ujęty w Biblii. Kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat Księgi Amosa, który nie był bardzo popularnym prorokiem. Ale zanim usiądziemy i zaczniemy studiować Słowo Boże, to pomódlmy się najpierw i zaprośmy tutaj Pana Boga, żeby był tym, który będzie nas prowadził. Kochany nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy tutaj teraz się zebrać, że będziemy mogli otwierać Twoje Słowo, będziemy mogli rozmyślać nad Nim. Panie, dopomóż, żebyśmy wyciągali właściwe wnioski. Prosimy Cię o Twego Ducha Świętego, który rozjaśni nam ten temat, który będziemy czytać. I proszę Ciebie, Boże, o to, abyśmy mogli uwielbić Ciebie każdym naszym czynem, każdym naszym słowem. Proszę Cię o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Powiedzcie mi, kochani, zastanawialiście się nad tym, czy Bóg jest naprawdę Bogiem wszystkich ludzi? Czy Bóg naprawdę jest Bogiem też tych, którzy Go świadomie odrzucili? No bo co z tymi, którzy poznali Go, albo nawet nie poznali, ale wybrali inną drogę. Przecież Bóg dał prawo, żeby przyjąć lub odrzucić. Czy Bóg ma prawo ingerować w życie tych, którzy świadomie wybrali inną drogę? Jak myślicie? Jeżeli czytamy Pismo Święte, to widzimy, że Bóg stwarzał, a my jesteśmy po prostu Jego stworzeniem. Więc każde stworzenie ma swojego, że tak powiem, może określę swojego właściciela. Bóg jest tą postacią, do której jakby my należymy. To On jest naszym Ojcem, to On jest tą naszą ostoją, tą miłością, którą zawsze mamy przed swoimi oczami. No więc myślisz, że Bóg ma prawo wchodzenia w życie tych, którzy wybrali inną drogę i powiedzieli, nie chcemy, żebyś był w naszym życiu? Czy ma prawo wchodzić w ich życie i osądzać? Tak jak rodzic ma swoje dzieci i troszczy się nad nimi. Jest pewien wiek, kiedy są dojrzałe, prawda, i podejmują swoje własne decyzje, aczkolwiek wtedy rodzic nie umywa rąk i mówi, dobra, czy ci będzie dobrze, czy ci będzie źle, radź sobie sam. Ale wspiera go i doradza. Cały czas mówi słowa, uważaj, tego nie rób, mogą być z tego złe konsekwencje, bądź wydaje mi się, że to jest dobra droga. Spróbuj iść w tą stronę, czy ten kierunek życia obrać. To tak może ogólnie, ale podobna zasada istnieje między Bogiem a nami. Także to jest Bóg miłości, który nas kocha, który jakby ma prawo pomocy i ingerowania w nasze życie. Poza tym Bóg jest Bogiem wiernym. Jeżeli stworzył nas, jesteśmy Jego dziećmi, to On tak szybko z nas nie zrezygnuje. Nawet jeśli jesteś w kraju, który całkowicie Go odrzuca i robi coś dokładnie wbrew wszystkiemu, co On kazał? Na tym polega miłość. Bóg jest Bogiem wszystkich narodów. On kocha każdą istotę, która jest na tej ziemi, ale mimo tego, że choć często Go odrzucamy, nie chcemy iść razem z Nim, to jednak ciągle chce, byśmy do Niego wrócili. Ale to do nas należy decyzja. Czy my chcemy iść z Bogiem, czy Go odrzucić? A więc myślisz, że Bóg jest także Bogiem takiego narodu, jak na przykład Amonici, którzy byli znani z okrucieństwa i ze straszliwych obyczajów, którzy tak naprawdę chyba nie wiedzieli nic o Nim.
Jak najbardziej. Ale mimo naszych przestępstw i grzechów, które popełniamy każdego dnia, to jednak Bóg ma w swoim planie, swoim, że ma pewną granicę, której już się nie da przekroczyć. To ty już sięgasz bardzo daleko, no. No na pewno. Wiecie co, no to może sięgnijmy do tej księgi, którą, do której dzisiaj mamy zajrzeć, księgi Amosa. Może przeczytajmy ten pierwszy werset z pierwszego rozdziału księgi Amosa. Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa, miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. No i na czemu ten pasterz napisał księgę w Biblii? Co ma pasterz do bycia prorokiem? Zastanawialiście się nad tym? Pasterz jest symbolem osoby, która się opiekuje. No rzeczywiście, jest w tym związek. Ale jeśli byś tak spojrzał normalnie na pasterzy, to, no, to byli strasznie prości ludzie. Ja nawet nie wiem, czy ten Amos sam to napisał. Bo jeśli ja bym miała sobie wyobrazić kogoś, kto miałby mi dać poselstwo od Boga, to powinien być ktoś, kto byłby taki, żebym spojrzała i od razu, no, żeby miał autorytet w moich oczach, nie? Bo inaczej to można przegapić. To ciekawe, bo kiedy patrzymy na Nowy Testament i widzimy, do kogo przemawiał Jezus i kto to byli apostołowie, ten nośnik tej Ewangelii coraz dalej po Jezusie, to byli ludzie prości. Ja myślę, że takim jednym z atutów bycia pasterzem jest po prostu dużo czasu. I w zależności teraz, jak ten czas spędzamy. I myślę, że Amos był to człowiek, który spędzał ten czas bardzo aktywnie. Oczywiście pilnując i wypełniając swoje obowiązki jako pasterz, myślę, że dość sporo modlił się i rozmyślał nad sprawami Bożymi, dlatego Bóg go po prostu wybrał do po prostu takiego poselstwa. No ciekawe to mówisz. Chociaż powiem ci, że wiem o tym, co powiedziałeś, to jednak zawsze wydaje mi się, że oczekuję osoby z takim autorytetem, no co najmniej w garniturze, z takim wykształceniem, która będzie do mnie przemawiać i od niej oczekuję pouczeń. A od takich, no, jakby tak powiedzieć, od takiego przeciętnego robotnika, źle ubranego, to trudno przyjmować poselstwo, prawda? Wiecie co, otwórzmy, tutaj jest taki tekst, który jest tekstem przewodnim całego studium. To jest 3 rozdział i 8 werset. Przeczytajmy go. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? No właśnie. Z czym kojarzy wam się lew? Z przywódcą. Z przywódcą? A tobie, Jarek? Mi z siłą. Z siłą. A tobie? Z pewnym dostojeństwem, z taką majestatem, dumą. Taką siłą i potęgą. A mi się kojarzy z wielką grzywą. Ale kojarzy mi się też z Lewisem, który napisał książki, te opowieści z Narnii, nie wiem czy słyszeliście, stały się bardzo słynne po tym, jak je sfilmowano. I tam jest właśnie taki wątek przewodni, władcy lwa Aslana, który tak naprawdę jest przedstawicielem Boga. I w sumie tutaj ten tekst, gdy lew zaryczy, któż by się nie bał, to tak naprawdę lew jest królem zwierząt. Tak? I to jest taka przenośnia. A następne pytanie, gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Pomyślałam sobie o tym, gdy przeczytałam to, że taki pasterz to na pewno miał wiele wątpliwości, zanim ruszył, żeby głosić ludziom poselstwo. Na pewno czuł się niewłaściwą osobą i na pewno czuł, że nie da rady sprostać temu. Ale tu jest napisane, gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował. Pan jest Bogiem.
I dla Amosa on był tym potężnym królem, który jak powiedział, to Amos ruszył. Zobaczcie na pierwszy rozdział. Jeśli zajrzycie do pierwszego rozdziału, na temat Amosa jest zapisany tylko jeden werset. To jest werset, w którym Amos się przedstawia, kim jest, swoje pochodzenie i dalej przechodzi prosto do sprawy. Dlatego, że Amos miał po prostu poselstwo od Boga. On nie chciał mówić o sobie. I teraz pamiętacie, on miał 7 przesłań do 7 różnych krajów. Do jakiego kraju było to pierwsze przesłanie? Do Damaszku. Do Damaszku. I co takiego on powiedział o tym Damaszku? Tak mówi Pan. Z powodu 3 zbrodni Damaszku i z powodu 4 nie cofnę tego, ponieważ żelaznymi bronami stratowali Gilead. Mhm. I będziemy teraz starać się zrozumieć, po co w ogóle my studiujemy proroctwo dane bardzo dawno temu. Co takiego zrobił Damaszek? Przeczytałeś, żelaznymi bronami stratowali Gilead. Myśleliście o tym, co to znaczy stratować Gilead żelaznymi bronami? Stratowanie. Tutaj poprzez symbol bron jest jakby zniszczeniem jakiegoś narodu. Takie tratowanie bronami to było robione po to, że jak się najechało na kraj, to się go tak plądrowało, żeby tam nie zostało nic. Że ziemia była wyrównana całkowicie, wszystko ścięte. Taki symbol totalnego zniszczenia. To, co ty mówisz, to zniszczenie, to tak naprawdę jest przejaw okrucieństwa u tego narodu. To jest naród, który napadł na inny i go strasznie skrzywdził. Zgodzicie się ze mną? No dobra, no to idziemy dalej. Zobaczymy, co zrobił drugi naród i co to był za naród. To jest od 6 wersetu 1 rozdziału. Asiu, czy możesz przeczytać? 6 werset. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Gazy, z powodu 4 nie cofnę tego, ponieważ uprowadzili całą ludność, aby ją wydać Edomowi. Co takiego zrobili mieszkańcy Gazy? Uprowadzili całą ludność, aby ją wydać Edomowi. A wiecie, gdzie był, jaką ludność oni uprowadzili? Bo ja z tego, co zrozumiałam, to się domyśliłam. Chcę wiedzieć, czy wy się domyśliliście. Co to była za ludność? Czy ludność Izraela? Tak. Tak z tego by wynikało, że oni uprowadzili ludność Izraela. I co takiego było w tym, że wydali ją Edomowi? Problem w tym, że Edomici to jedni z większych wrogów Izraela. I jak Gaza nie była jako takim wrogiem, czy sprzeciwiali się bardzo Izraelowi, aczkolwiek Edomici na dodatek to byli barbarzyńcy, którzy tylko pragnęli, aby dostać Izraelitów w swoje ręce. Stąd Pan Bóg największy zarzut zrobił po prostu o to wydanie tej ludności, niż to, że ich po prostu uprowadzili. Mm-hmm. To było ich skazanie na śmierć. I to straszną śmierć, jak podejrzewam. Więc jest kolejny wyrok. Zaraz potem jest wyrok wydany, tak? Nie czytamy tego, ale tu jest ostateczny wyrok wykończenia tego narodu, że zginie, podobnie jak z Damaszkiem. Mamy 3 naród, w 9 wersecie. 9 naród mówi o Tyrze. Co zrobił Tyr? Co takiego zrobił Tyr? No to przeczytajmy, dobrze? Mhm. Z powodu 3 zbrodni Tyru i z powodu 4 nie cofnę tego, ponieważ wydali Edomowi wszystkich wygnanych mieszkańców i nie pamiętali o bratnim przymierzu. Co takiego zrobili mieszkańcy Tyru? No widzimy tutaj dokładnie tą samą sytuację. Po prostu każdy z tych jakby państw podczas tych bitew miał swoich jakby niewolników i oni ich wydali również w ręce Edomu. Mhm. Drugi raz się powtarza to ten sam zarzut. Jest jeszcze jeden zarzut. Nie pamiętali o bratnim przymierzu. Wiecie, że tam było przymierze zawarte między Tyrem a Izraelem?
bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, dużo czasów zanim te wydarzenia miały miejsce, Tyr zawarł przymierze o wzajemnej współpracy, o pomocy, o tym, że są braćmi z Izraelem. To było jeszcze w czasie, kiedy Izrael obejmował ziemię. I za czasów Salomona było to też wspomniane, że oni byli tak jakby bratnim narodem. Tymczasem oni nie pamiętali o tym bratnim przymierzu i wydali ich znowu w ręce najstraszniejszych wrogów. Tak? I mamy jeszcze kolejny naród, jeszcze dwa kolejne narody. Co jest zbrodnią kolejnego narodu? 11 werset. Asiu, możesz przeczytać? Tak mówi Pan. Z powodu trzech zbrodni Edomu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość. I co takiego zrobił Edom, Asiu? Edom nie miał litości i ścigał mieczem swojego brata. To pokazuje taką naprawdę okrutną zbrodnię, kiedy już posuwa się do takiego stopnia. A kim był ten brat? Czy Edom, jeżeli się nie mylę, to było potomstwo Ezawa, prawda? Tak. A kto był bratem Ezawa? Jakub. Brawo. Więc to jest tak naprawdę powiedziane, że Edom znęcał się i atakował Izraela, tak? To jest bardzo dziwna historia, bo jeśli znacie historię biblijną, na pewno znacie, to przecież Jakub pogodził się ze swoim bratem. Tymczasem jak znamy historię, to aż do samego końca, kiedy tylko Edomici jeszcze funkcjonowali, cały czas atakowali i nienawidzili. Dziwne, że ta nienawiść została przeniesiona tak mocno, prawda? Został nam ostatni naród, naród Amonitów. Co było zbrodnią Amonitów? Z powodu trzech zbrodni Amonitów i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ rozpruwali brzemienne w Gileadzie, aby rozszerzyć swoje granice. Co było zbrodnią Amonitów? Coś, co aż ciężko przechodzi przez usta. Ale po prostu bezlitosny mord, który był wykonany po prostu na ludziach. Nawet nie patrzyli na to, czy to są kobiety, dzieci, czy to są na dodatek kobiety, które są w ciąży. Muszę przyznać, że ze wszystkich tych oskarżeń, to po tym, jak je przeczytałam, to mi się tak zrobiło trochę niedobrze. Naprawdę straszne rzeczy robili ci ludzie. Czemu oni byli tacy okropni? Ja myślę, że zasługiwali na ten osąd. A wy jak myślicie? No, przecież Bóg jest sprawiedliwy. Nie zasługiwali? Chwała Bogu za to, że oprócz Jego sprawiedliwości jest jeszcze łaska. No tak. Ładnie to mówisz, Piotrze, ale oni naprawdę zrobili straszne rzeczy. I teraz chcę wam zadać takie pytanie. Jakbyście mieli tak podsumować, co oni naprawdę takiego złego zrobili? Te wszystkie narody, co mają ze sobą wspólnego, to co by to było? Myślę, że odpowiedź na to pytanie bynajmniej nie jest dla mnie prosta, ale pierwsza odpowiedź, która by mi przyszła, to jest kompletny brak miłości, współczucia i nawet bym powiedział takie zezwierzęcenie, nie obrażając zwierząt. Bo nawet w przyrodzie niektóre z tych rzeczy się nie dzieją, ale to nie jest zachowanie ludzkie, które gdzieś mamy w swoim wyobrażeniu. To prawda. I pominęłam jeszcze jeden naród, przepraszam. Tu jest jeszcze Moab. No, Moabici zawsze byli słynni z tego, co złe. W drugim rozdziale jest jeszcze jeden fragment. Z powodu trzech zbrodni Moabu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ spalił kości króla Edomu na wapno. To, co powiedziałeś, Piotrze, to tak myślę, że to jest to, co ich łączy. Brak takiej miłości, brak współczucia, takiego podstawowego. Ale zostały jeszcze dwa narody. I co z nimi było nie tak? Jarek, przeczytaj czwarty werset z drugiego rozdziału. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Judy i
i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ wzgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali Jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie. Dziękuję. I jeszcze szósty werset, Asiu, ty przeczytaj. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Może czy jeszcze siódmy? Jeszcze siódmy przeczytaj. Mhm. Depczą w prochu ziemi głowy biednych i naginają prawo ubogich. Syn i ojciec chodzą do jednej dziewki, plugawiąc moje święte imię. Czy te zarzuty są podobne? No myślę, że Juda można byłoby powiedzieć, a nie robią nic takiego złego, prawda, po tych narodach, które wcześniej czytaliśmy. Jednak mimo wszystko to jest wbrew zasadom Bożym. Jakikolwiek grzech, co prawda możemy powiedzieć, tak, bo Judzie jest zarzucone tylko, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, czyli mieli problem z uczczeniem niewłaściwego Boga. Mhm. Aczkolwiek no to jest to przykazanie, które łamie. Jak widzimy, historia pokazuje, że te narody od podobnych rzeczy zaczynały. To jest tylko po prostu początek drogi. No, idziesz daleko. A ja jeszcze chciałabym troszkę się cofnąć. Zobaczcie, mamy te wszystkie pięć narodów, te oskarżenia, które są w pewien sposób podobne. I znowu wracam do tego samego pytania. Czy Bóg miał prawo ich osądzić? Czy miał prawo wydać ten wyrok? Ponieważ te wyroki i te zarzuty, które zostały tu przedstawione, one się wypełniły. Czy Bóg miał prawo to zrobić? To są Jego dzieci. To tak jest mówisz. Jego stworzenie. I teraz powiedzcie, czy jest bardzo duża różnica między Judą i Izraelem, a między tymi pozostałymi narodami? Bóg jest suwerennym władcą. On jedynie sprawiedliwie osądza i ocenia każdego z nas. I tutaj wracając do twojego pytania wcześniejszego, ma prawo osądzać jako jedyny. Wiecie, kiedy przeczytałam te oskarżenia, te na początku, one są takie dla nas może niezbyt proste do zrozumienia, bo kto z nas był w Damaszku, tak? Kiedy ostatnio widzieliście Tyr? No to jest wszystko takie dosyć abstrakcyjne. Natomiast jak przeszłam do Judy, to tak mnie to uderzyło. Wzgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali Jego ustaw. I tak nawet wcześniej rozmawiałam z Asią, że to jest coś, co do nas przemawia, dlatego że my jesteśmy osobami, które czytają Biblię, tak? Nam to jest coś bliskie. To oskarżenie do Judy i do Izraela to może być coś, co będzie bezpośrednio do nas, bo my to znamy, tak? My to znamy. I ja to tak widzę, że te narody pogańskie, te zarzuty są na takim poziomie dla nich. Bóg od nich czego wymagał? No takich podstawowych, takich miłosiernych zasad. Tak, takich absolutnych, podstawowych rzeczy, żeby byli ludźmi, tak? Żeby mieli chociaż trochę litości w sercu. I tu przychodzimy do Judy i poprzeczka idzie dużo wyżej, tak? I Judzie Pan mówi, znałeś prawdę. Co robisz? I ten tekst siódmy, ja przepraszam, że ja go przeczytam, bo on jest taki wstrząsający. Syn i ojciec chodzą do jednej dziewki. To jest taki straszny upadek w ludzie Bożym, że mi się to w głowie nie mieści. Nie? Coś strasznego, czyli to są ludzie, którzy znają prawo Boże, a robią rzeczy tak samo okropne, jak te wszystkie narody dookoła. Prawda? I teraz mam do was pytanie. Czy teraz jest inaczej? Czy to nie jest tak, że my żyjemy w takim samym świecie i jesteśmy tuż przed chwilą osądzenia? No i jak to widzicie? Jest tak strasznie podobnie, że aż trudno o tym mówić, dlatego że Bóg oczekuje od nas naprawdę dużo więcej, niż jesteśmy w stanie Mu dać. I kiedy pomyślimy o tej znajomości zakonu, jaka ona powinna być, jaka ona jest i jakie są konsekwencje przestrzegania lub nie, a z drugiej strony, kiedy widzimy innych ludzi,
te tak zwane inne narody, tak? Czyli tych, którzy nie znają Bożego prawa, którzy żyją tak, jak żyją, to tam łatwiej jest nam dostrzec, co jest nie tak. Mhm. Prawda? Tak samo jak tutaj. Łatwo jest dostrzec, co oni robili, że nie zachowywali się jak ludzie, ale wręcz jak zwierzęta, tak? A kiedy sami przestępujemy prawo Boże, to często nawet nie jesteśmy świadomi, że to jest tak samo, każde najmniejsze rzeczy jest tak samo dla Pana Boga obrzydliwością. Powiem wam szczerze, że ja bym po przeczytaniu tego i po zastanowieniu się, to wręcz bym oczekiwała, że tu zaraz przed drzwi wejdzie prorok Amos i nam powie kolejne poselstwo. Bo życie jest takie same. Kiedy myślę o tym świecie, który jest wokół nas, to ja nie wiem, czy zepsucie jest mniejsze, czy większe. Ja bym nawet powiedziała, że jest większe. Może nie jest tak, że ludzie w tej chwili mordują się nawzajem, ale całymi godzinami, to nawet chrześcijanie, bawią się w gry, w których dla zabawy mordują. No i gdzie tu współczucie i gdzie miłość? Jeśli wiem, że z tego, co słyszałem i co mi mówiono, około 90% chłopców na poziomie gimnazjum jest uzależnionych od pornografii, to jakim mamy świat? Mhm. I jakie mamy umysły, tak? Co Pan Bóg może powiedzieć na nasz temat w tej chwili? I gdzie my jesteśmy w tych osądach? Te osądy się wykonały, tak? A dokąd my teraz idziemy? I kiedy myślałam o tym, o co Bogu najbardziej chodzi, w tych dwóch rozdziałach, to zauważyłam, że we wszystkim powtarza się jedno i to samo. Że nie mamy serca dla ludzi. I to zepsucie, które jest teraz, to jest ten zarzut, ten sam, tak? Nie mamy serca dla ludzi. Musimy mieć serce dla ludzi. I mam taką piękną myśl. Powiem wam. Chcecie? Słuchamy. Że Panu Bogu najbardziej zależy, żebyśmy dobrze traktowali bliźnich swoich. I jemu naprawdę zależy. Słuchajcie, zależy mu na tych wszystkich wdowach, na tych sierotach, na tych, którzy są biedni. Znacie ludzi biednych? Myślę, że widać ich na każdym kroku. A znacie ludzi z problemami? Ludzi, których nikt nie wspiera i którym jest ciężko? Bo Bóg chce, żebyśmy byli dla nich takimi, jaki On by chciał być dla nich. Żebyśmy byli Jego rękami i nogami tutaj. Wiecie, ja trochę pobyłam w takich środowiskach i pracowałam tak, wyciągając rękę do ludzi i pomagając im. To jest bardzo trudne, bardzo wstrząsające i bardzo rani serce. Dlatego, że widzi się rzeczy, których nigdy w życiu się nie chciało widzieć. Czy mieliście takie doświadczenie pomocy? Pomagania, bliskiego zetknięcia się z taką realną biedą, realną potrzebą. Bóg chce, żebyśmy to robili, tak? To teraz mogłabym opowiadać dużo takich doświadczeń, ale bywałam w takich domach, gdzie wchodziłam, a na podłodze nie było ani jednej równej deski. I żadna ściana nie była prosta. I sufit też nie był prosty. I w tym miejscu ludzie mieszkali. Nie mając wody, nie mając nic, tak? Nadal mieszkają w tej chwili. Bóg chce, żebyśmy zajęli się tymi ludźmi, a w zupełnie naturalny sposób ich unikamy, prawda? Jeśli Pan Bogu na tym tak bardzo zależy, to może coś z tym trzeba zrobić. Odnośnie tego, co mówisz, to tak pomyślałam sobie, że im bliżej czasów końca, tym pułapki na lód Boży będą zostawiane coraz większe, coraz sprytniejsze, z większą zawziętością naszego wroga. I on zrobi wszystko, żebyśmy tylko nie myśleli o tym, na czym naprawdę Panu Bogu zależy, bo czym jest Boże prawo? Boże prawo opiera się na dwóch tak naprawdę przykazaniach, tak? Miłuj bliźniego swojego, jak siebie samego, ale przede wszystkim
polega na tym, żeby miłować Boga z całego serca. I to, co robi nasz wróg, to jest usilne staranie się o to, żeby to prawo było złamane, żeby udowodnić, że to jest nieprawda. I dlatego on da nam tyle różnych rzeczy, którymi będziemy mogli się zaciekawić, którymi będziemy musieli, że będziemy myśleć, że słuszne są, żeby to wszystko wykonywać, a zatrze ten najważniejszy obraz, pomoc drugiemu człowiekowi, mojemu bliźniemu, dziecku Bożemu, stworzone na jego obraz, na jego charakter, za który umarł Chrystus, za którego życie oddał i to w jaki sposób oddał to życie, tak? Na co on się zgodził. Przepraszam, że tak ci wejdę w słowo. Chciałam się zapytać, tak odwracając to, co mówisz. Bo jeśli Panu Bogu zależy na tych wszystkich ludziach dookoła, czy zależy mu na tobie? Właśnie tak jak słucham tej dyskusji, zastanawiałem się, padają takie słowa w Piśmie Świętym, kto najlepiej zrozumie głodnego, ten, który sam jest głodny, kto najlepiej zrozumie nagiego, ten, który sam nie ma w co się przyodzieć. Nam może tak nie doskwierają aż takie problemy. Chwała Bogu za to, że nie żyjemy w jakiejś nędzy czy ubóstwie, czy nie mamy jakichś po prostu nadzwyczaj trudnych problemów. Chociaż ten świat jest pełen zdemoralizowania, pełen złości i na każdym kroku czyha na nas coś po prostu złego. Może i zaistnieć jakaś zła sytuacja. I po prostu przebywanie, może powiem jeszcze tak, moja ciocia mówi, że warto czasem jest wyjechać na wakacje nie na zachód, ale na wschód, bo bardziej się docenia to, co się ma. Ja myślę, że przebywanie, pomoc ludziom, którzy są skrzywdzeni, którzy są biedni, rodzin często patologicznych, takich dzieci, ta pomoc daje nam bardzo dużo. Tak. Pan Bóg tak nas zaprojektował, tak nas stworzył, że słyszałem wypowiedź innego psychologa, który mówił, pomoc innym to pomoc sobie. Pomagając innym, nasz umysł uodparnia się na chęć do alkoholu, chęć nikotyny, chęć pornografii. Jakby budujemy taką zaporę w naszym umyśle do wybierania złego. Przez to, że pomagamy innym. Myślę, że to dużo poprzez przykład, że widzimy konsekwencje po prostu tych złych wyborów. Nie bez powodu Pan Bóg po prostu ustanowił prawo miłości, bo konsekwencją miłości jest miłość. I jeżeli staramy się właśnie rozdawać to, co mamy dobrego, to Pan Bóg obiecał, że to do nas wróci. I myślę, że to powinien być nasz cel. Tym bardziej w świecie, który zupełnie zmierza w nie tą stronę. Wiesz, fajnie, że tak mówisz, bo kiedy tak mówiłaś, ja zadałam to pytanie Asi, czy czuję, że jest ważna dla Boga. Ja przez dosyć długi okres czasu zaangażowałam się w taką formę pomocy. I przez to weszłam w cały szereg sytuacji, w których nigdy w życiu bym inaczej się nie znalazła. I tak właśnie to wszystko na odwrót zadziałało, jak mówisz. Że ja zrozumiałam, że ja jestem ważna dla Boga. Że On się naprawdę o mnie troszczy. I zobaczyłam, jak niesamowicie się na mnie troszczył przez wiele, wiele lat. I myślę, że gdyby nie ta perspektywa, którą uzyskała, to bym nigdy nie zobaczyła tego. Ale ja cały czas chcę dostać tą odpowiedź od was, moi drodzy. Proszę mi powiedzieć prawdę. Czy wy czujecie, że jesteście ważni dla Boga? No powiedzcie. Pamiętam, kiedyś był taki okres, gdzie przebywałam z osobami, które dzieliły się swoimi doświadczeniami. Bardzo często i bardzo dużo. I tak sobie myślałam na początku, wow, ale ten człowiek ma przeżycia. A potem sobie myślałam, wow, ale ten to ma jeszcze większe. A potem były takie momenty, gdzie zastanawiałam się, czy to nie jest... Tak jakby te doświadczenia wszystkie pokazywały to, kto tak naprawdę ma gorzej. I ja sobie myślałam, Panie Boże, my tak dzielimy się tymi doświadczeniami. Dla nas to jest takie bardzo
naprawdę te rzeczy są na naszym poziomie, dla nas są odpowiednie, żebyśmy my myśleli, że może załamać się przez to cały świat. Ale ile jest takich ludzi, którzy mają tak niesamowite problemy i nawet nie rozmyślamy o tym każdego dnia, ale to się dzieje na całym świecie. Mhm. Na całym świecie. I wtedy moje problemy i wszystko to, co mnie dotyka, staje się nagle tak małe, że zapominam o nich. Ale czy ty w końcu rozumiesz, że jesteś ważna dla Boga? I wtedy właśnie rozumiem, że wszystko to, co mi dał, co wydawało mi się kiedyś może niczym albo czymś małym, dzisiaj doceniam bardzo znacząco i wiem, że mogę w ten sposób tym, co mam, dzielić się z innymi. I wtedy ta wartość, ona cały czas wtedy wzrasta. Nie w innym momencie, kiedy ja coś biorę dla siebie, ale kiedy mogę to dawać też innym i dzielić się tymi doświadczeniami z innymi. I też pokazywać im to, co Bóg mi pokazał. Tak? Że te problemy, które wydają nam się dzisiaj ogromne, dla Pana Boga jest to jak Dawid w oczach Goliata, tak? Dziękuję, Asiu. Mówisz jak prawdziwa kobieta. Ja zadaję pytanie, na które odpowiedź jest tak lub nie, natomiast otrzymuję cały wywód. Tak, no, tak mówią na ogół kobiety. Wiecie co, chciałabym, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden fragment. On jest w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. I jest to werset 48. Lecz ten, który nie znał, choć popełni coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Dziękuję. Wiecie, bo ten cały osąd, jaki Pan Bóg dał przez Amosa, tym narodom, które nie wierzyły, bardzo się różnił od tego, który dał Izraelowi i Judzie. Temu, komu wiele dano, od tego wiele się będzie żądać. Czy nam wiele dano? Bym powiedział więcej. Bardzo, ale to bardzo dużo nam zostało dane od Pana Boga. Pytanie zatem jest, co my z tym zrobimy? Ja właśnie tak w tym tygodniu zastanawiałem się nad tym, co po prostu mam i co otrzymałem. Niedawno znajomy, ja tak myślałem sobie, fajnie byłoby tak spędzić czas na łonie przyrody, ale myślę sobie, jeszcze lepiej byłoby to upamiętnić i tak przydałby mi się aparat. I tak zacząłem rozmyślać nad tym aparatem i tak któregoś wieczoru tak pomyślałem sobie, Panie Boże, czy Ty mógłbyś dać mi aparat? Nie miałem wtedy pieniędzy. I rozmawiałem ze znajomym, że tak fajnie byłoby, gdybym miał aparat. On mówi, wiesz co, ja kupiłem sobie niedawno nowy, a ten stary to mi tak leży i nikt go nie używa. Mówi, jak chcesz, to weź go sobie. I ja tak mówię, no dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dałeś mi aparat. Ale porobiłem dzień, dwa, trzy zdjęcia. Tam po tygodniu znowu gdzieś wróciłem do niego, a potem on też i u mnie zaczął leżeć. I taka sama historia była, kupiłem sobie instrument, saksofon do gry i wiele różnych rzeczy, od można by powiedzieć wszystkie dobrodziejstwa materialne, jakie gdzieś mam. I tak zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób ja z tego korzystam. I tak sobie myślę, czy mogę z tych rzeczy, które mam, jeszcze bardziej jakoś wykorzystać je w pomoc innym, w służbie, a co niepotrzebne mi, to oddać też innym. Kiedy przeczytałem ten werset, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, to sobie pomyślałem, Panie Boże, obdarowałeś mnie tak wieloma rzeczami, a to u mnie po prostu leży i się marnuje. I zacząłem tak właśnie starać się od niedawna te wszystkie rzeczy, które mam, albo komuś oddać, żeby im służyły, albo po prostu starać się pomagać poprzez te różne rzeczy innym, czy wielbić Boga przez to. I zauważyłem, kiedy rozdałem kilka właśnie takich rzeczy, to jest piękne, kiedy można oglądać czyjąś radość. I widzę, że te następne osoby wykorzystują to i korzystają między innymi z tego i cieszą się tak jak ja na początku tym aparatem. A więc komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać.
Słuchajcie, jesteśmy adwentystami. Poznaliśmy Słowo Boże. Pan Bóg dał nam poznać tak wiele i niewiele osób tak naprawdę tyle rozumie ze Słowa Bożego. Czy istnieje takie niebezpieczeństwo, że możemy się do tego przyzwyczaić i no, żyć z tym tak sobie, a czasem zapomnieć? Myślicie, że jesteśmy w takim niebezpieczeństwie? Jak najbardziej. No to co zrobimy? Żeby nie zapomnieć. Co zrobimy, żeby nie być tacy jak Juda i Izrael? Powinniśmy zawsze być blisko Boga. Powinniśmy się dzielić Jego miłością, zbawieniem, które nam daje każdego dnia. No, cieszę się, że to mówisz, Jarek, bo tak się składa, że akurat dzisiaj postanowiliśmy coś z tym zrobić takiego konkretnego, tak? Iść i porozmawiać z ludźmi na temat Pana Boga. Wykorzystać nasz czas, jaki mam. Powinniśmy pamiętać o tym, co tak naprawdę dostaliśmy od Pana Boga, bo to jest dużo więcej niż rozmyślamy o tym każdego dnia. Dlatego, że razem z Chrystusem zostało nam darowane całe niebo. Wszystko. I mamy swoje mieszkania. Bóg chce nas mieć przez całą wieczność. Co oznacza, że jesteśmy tylko pielgrzymami na tej ziemi. I jeśli ta myśl nas trzyma, że zdążamy do ojczyzny i otrzymaliśmy już od Pana Boga wszystko, co jest możliwe, żeby przejść tą drogę na ziemi, to dodaje siły, kiedy myślę o... Bo dlaczego mam każdego dnia przyjść do krzyża i pamiętać o tym, co Chrystus uczynił? Dlatego, że cała siła polega na tym, jak Chrystus mocno zaparł się samego siebie, żeby to wszystko przejść. I to pokazuje mi moją drogę na ziemi. To, czego Bóg może oczekiwać ode mnie, kiedy przychodzą na mnie różne problemy, kiedy mogę ja komuś pomóc, tak, w czymś, to Pan chce, żeby ten charakter nasz upodobnił się do Jego charakteru. I to jest ta głębia. O to w tym wszystkim chodzi, żeby przygotować nas do Królestwa Bożego, nie do samego przebywania w jakimś miejscu, ale z kim tam będziemy przebywać. Czy będziemy dobrze się czuć, czy czulibyśmy się dobrze w towarzystwie takich świętych istot? I teraz, Asiu, muszę powiedzieć, że wyprzedziłaś moje myśli. Wiecie, zajrzyjmy jeszcze do ostatniego wersetu, do Księgi Amosa, do 4 rozdziału. I tam jest werset 12. Dlatego tak postąpię z tobą, Izraelu. I są trzy kropki, jest niedokończone zdanie. A ponieważ tak chcę z tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Izraelu. Myślałam, dlaczego są tam trzy kropki. Nie wiem, czy badaliście ten werset i zastanawialiście się. Ale jest takie odniesienie w Biblii, zresztą nie jedno, gdzie było powiedziane, jakie będą konsekwencje chodzenia za Bogiem i jakie będą konsekwencje odrzucenia Go. Tak? I to jest takie jakby nawiązanie do tego. Tak postąpię z tobą. Pamiętacie? Była ta góra błogosławieństwa i góra przekleństwa, tak? I z góry błogosławienia były błogosławieństwa, a z góry przekleństwa były te przekleństwa i były te skutki tego, co to będzie. I tak naprawdę to, co tu jest opisane, to są te przekleństwa, które zostały już zesłane. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, 11 wersecie, Mojżesz przemawiał do ludu i mówił do niego, co mają zrobić przed spotkaniem z Bogiem. I tam były podane no, szereg takich warunków tego, co mają wykonać, ale jeden z tych rzeczy to był taki, żeby się umyli. Żeby posprzątali, że mężczyźni mają się odseparować od kobiet.
i było podany powód. Wiecie, jaki to był powód? Dlatego, że macie się spotkać z Bogiem. I tutaj jest tak samo znowu w księdze Amosa. Przeto przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Izraelu. Tak jak Asia mówiła, jaki sens ma księga Amosa dla nas? Jaki sens ma te wszystkie straszne proroctwa, które zostały dane w księdze Amosa? No chyba nic bardziej prostego dla nas, jak tylko zrozumieć, że to, co było, znowu będzie. Tak? Przecież zmierzamy do ostatecznego sądu. Cała Biblia o tym mówi, że nadejdzie dzień sądu. Nadchodzi dzień, w którym każdy z nas będzie musiał stawić czoło Bogu, zobaczyć Go twarzą w twarz, bez żadnego ukrywania. Nadchodzi dzień, w którym albo będziemy spotykać Boga z radością, albo będziemy przed Nim uciekać. Dzień, w którym, jak wierzę, będąc adwentystami, tak z założenia przygotowujemy się na Niego. I teraz jakie mam pytanie, jest to pytanie właściwie bez odpowiedzi. Czy przygotowujemy się do tego każdego dnia? I czy wy, którzy nas słuchacie, przygotowujecie się do tego każdego dnia? Czy rozumiemy, że naprawdę Pan Bóg powróci i każdy z nas naprawdę będzie musiał stawić Mu czoła? I że Bóg naprawdę ma prawo nie tylko osądzić, ale i rozmawiać każdym z nas i jesteśmy, tak jak Piotr powiedział już nieraz, Jego dziećmi. On ma do nas prawo. Myślę, że w tym momencie już zakończymy ten temat, chociaż nie jest on jeszcze skończony. Ale na dzisiaj zakończymy. Nasz łaskawy i miłosierny Ojcze, oto przychodzimy, Panie i Władco nasz, przed Twój święty tron, podziękować Ci, że Ty jesteś, Panie, naszą jedyną nadzieją, naszym zbawieniem, naszą drogą i prawdą. Błagam Cię, prowadź nas Twoim Duchem Świętym, prowadź nas, Panie, bo bez Ciebie zboczymy z drogi, którą nam wskazałeś, tą drogą, którą jest Jezus Chrystus. Teraz, Panie, prosimy Cię, bądź z nami w tym najbliższym tygodniu i prowadź nas każdego z osobna. W imieniu i zasługach Jezusa Chrystusa prosimy Cię o to. Amen. Amen. I tymi słowami zakończyliśmy dzisiejsze studium Księgi Amosa. Bóg wszystkich ludów. Dziękujemy za uczestnictwo wszystkim naszym widzom. Dziękuję także Wam za interesującą rozmowę. I zapraszam wszystkich na następne studium biblijne, które będzie za tydzień. Będziemy nadal kontynuować Księgę Amosa, a studium ma tytuł Szukajcie Pana i żyjcie. Do zobaczenia.